came from the mud. There's dirt on my hands. W niedzielę, poniedziałek i wtorek przyjechała do mnie mama, aby móc się przenocować u mnie, ponieważ miała wizytę u lekarza w poniedziałek. Ale niestety tak się zdarzyło, że wizyta ta musiała zostać przełożona na kolejny tydzień. Więc postanowiłem zabrać moją mamę na Kopiec, tak żeby pozwiedzać troszeczkę Krakowa. To był taki, mógłbym powiedzieć, krótki spacer. Niczego nie planowałem. Niczego z góry nie zakładałem. I muszę wam się przyznać, że pomimo tego, że siedzę tutaj w Krakowie już prawie pół roku. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. No, wypada pół roku. To wciąż mam takie poczucie, że nie zwiedziłem tutaj wszystkiego i nie o wszystkim mam pojęcie. Jakkolwiek to brzmi. I z naszej wycieczki pozostały mi ujęcia, które zrobiłem. A jako, że ostatnio nie vlogowałem, to postanowiłem wziąć te ujęcia, które mam, zmontować je, znaleźć jakąś fajną muzykę, włączyć kamerę i co nieco wam poopowiadać. Ostatnio umieściłem całkiem sporą ilość materiału, takiego materiału praktycznie stricte intelektualnego, który możecie zobaczyć i przyswoić, jeżeli macie na to ochotę. Polecam serdecznie tematy dotyczące projekcji jego. Bo to są wszystko tematy, które dotyczą nas wszystkich. Nas jako ludzi. I dzisiejsze wideo miało być poświęcone historiom. W zasadzie to nie mam pojęcia, o czym miałoby być dzisiejsze wideo. Ponieważ mój proces kreatywny wygląda tak, że ja w wolnej chwili, gdy mam przebłyski geniuszu, kreatywności i insightów, zapisuję sobie wszystkie swoje myśli na papier, na karteczki samoprzylepne, ewentualnie spisuję je do dziennika albo do zeszytów, albo robię notatki elektroniczne w telefonie, albo umieszczam swoje materiały na blogu, albo w formie wiersza, albo jeszcze jakiejś innej formie, która mi przyjdzie do głowy. I mam z góry założony plan w tej chwili, że chcę tworzyć 3 filmy w tygodniu. I w chwili, gdy mam wolny czas, po prostu nagrywam wideo. Do głowy przychodzą mi odpowiednie myśli, odpowiednie pomysły. One gdzieś tam cały czas z tyłu mojej głowy się przetwarzają w mojej podświadomości. Jak przychodzi odpowiedni moment, ja po prostu podejmuję decyzję i nagrywam dla was wideo. Także, wiecie, mógłbym wam powiedzieć szczerze, że z tysiąca różnych pomysłów ciężko jest się przedostać przez te takie najważniejsze informacje. I nie do końca wiem, jak dokonuję wyboru. To znaczy, ten wybór jest kierowany intuicją. Ja tak intuicyjnie przeczuwam, o czym warto byłoby pogadać i nagrać wideo. I tak to się po prostu zadziewa. Wiecie, w międzyczasie dużo czytam, dużo się uczę, dużo sam eksperymentuję, dużo rozmawiam z ludźmi. Posiadam otwarty umysł i ciągle ćwiczę się w sztuce tworzenia. Uwielbiam tworzyć. Gdy nie tworzę, to czuję się, jakbym umierał. I sam jestem zwolennikiem takiego przekonania, że życie należy stworzyć. I aby odnaleźć siebie w tym życiu, tak? Należy po prostu sobie stworzyć znaczenia dla tego życia i stworzyć to życie, tak jak nam się podoba. To jest szczególnie ważne dla osób, które są jeszcze młode i jeszcze eksperymentują z życiem. To warto jest eksperymentować z życiem, warto jest się uczyć. Myślę, że wartość nauki i wiedzy docenia się dopiero po czasie, bo gdy jest się młodym, to się za bardzo tego nie docenia. No chyba, że tak jak ja, lubisz być dobry w tym, co robisz, lubisz być zdyscyplinowany, lubisz być konsekwentny,
lubisz osiągać swoje cele i wytyczne, które sobie z góry założysz, no to myślę, że dużo wcześniej możesz docenić wartość wiedzy. Wiecie, myślę, że to i tak jest dużo lepsze podejście niż docenienie wartości życia i wiedzy dopiero, gdy człowiek zaczyna cierpieć. Aczkolwiek tego cierpienia to chyba i tak nigdy się nie pozbędziemy w życiu, bo wiecie, nawet gdybyśmy mieli super mega luksusowe i idealne życie, to i tak byśmy się zestarzeli i prędzej czy później wszyscy umrzemy, tak? Więc nie zawsze mamy tutaj kontrolę nad jakimiś schorzeniami naszego ciała, czy różnymi przypadkami, które się zadziewają w naszym życiu. No i przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że taki jest cel filozofii czy duchowości, tak? Znaleźć znaczenie życia, wytłumaczyć nam to mistyczne zagadnienie, którym się kierujemy na co dzień, które przeżywamy. Ostatnio stwierdziłem, że będę się mniej skupiał na przekazywaniu tutaj treści, nastawiając się na określony cel, ale bardziej będę się skupiał na samym procesie tego, co ja mówię, i będę mógł się poprawiać na bieżąco. I to w sumie dużo upraszcza w formie komunikowania się, bo zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na określonym celu, skupiam się na tym, aby mówić to, co czuję. I to jest w zasadzie bardzo terapeutyczne, bo skupiam się na chwili obecnej, jest to bardzo wyzwalające, ponieważ jestem najbardziej autentyczny. I w zasadzie to zawsze mówię to, co powinienem mówić, także potem mnie oglądacie, to ma fajny, logiczny sens i zrozumienie i fajnie się tego potem słucha, nie? Ja wiem o tym, bo ja później to montuję. Czasami się śmieję sam z siebie, bo już mam dosyć spory staż, jeżeli chodzi o YouTube, to już 4 lata są, jest się czym pochwalić. Ale ciągle się uczę czegoś nowego, ciągle się uczę czegoś o sobie. Nowej wiedzy, nowych przekonań, nowych punktów widzenia. Dowiaduję się tego, jak ludzie na mnie patrzą, jak mnie odbierają, bo to jest chyba największa nauka tego, żeby być świadomym tego, jak widzą cię inni ludzie. I to, wiecie, nie o to chodzi, żeby się bać ich oceny i krytyki, ale być po prostu świadomym tego, kim się jest, no bo jednym z aspektów świadomości siebie jest to, jak postrzegają cię inni ludzie. I można się wyprzeć oceny czy krytyki ze strony innych ludzi, ale no wiadomo, że w znacznej części ludzie po prostu wyrzucają swoje uprzedzenia czy przekonania, czy hejtują, czy krytykują, ale też bardzo często mają do powiedzenia coś wartościowego, coś miłego, coś fajnego, coś, o czym byś nigdy w życiu nie pomyślał o sobie, a biorąc pod uwagę perspektywę drugiego człowieka, wiecie, to jest bardzo ubogacające. Można mieć bardzo wysoce bogate życie, jeżeli weźmie się pod uwagę perspektywę innych ludzi. Ale wymaga to przełączenia przełącznika w głowie i dostrzeżenia w oczach innych ludzi samego siebie. Wiecie, to tak jakby nam się granice troszeczkę poszerzyły, nie? Bo z jednej strony i tak każdy mówi sam za siebie, ale z drugiej strony, no to jest ten temat, o którym mówiłem ostatnio, że wszyscy musimy się komunikować i dogadywać. Słuchajcie, moje myślopisie, widzę, że zegarek pokazuje 9 minut. Dzisiaj vlog o wszystkim i o niczym, zwykłe pogaduchy. Ostatnio dostałem komentarz od kogoś, ktoś zapytał, że podczas uważności ma takie poczucie lęku, że ta uważność, czy ta duchowość, czy medytacja sprawia, że się boi. Myślałem, że mógłbym nagrać na tym Q&A, ale w zasadzie to jest coś, o czym chciałbym powiedzieć teraz. Jeżeli uważność, czy medytacja sprawia, że się boisz, to tak naprawdę ten strach cały czas był w tobie, tylko ty nie byłeś tego świadomy. Lecz przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego, że jednym z aspektów nas jako ludzi jest strach i że strach wyzwala w nas poczucie kontroli, żebyśmy wzięli kontrolę nad swoim własnym życiem i zrobili coś praktycznego, żeby przetrwać. I to jest ten aspekt materialny naszego życia, żeby po prostu żyć.
ale z drugiej mańki w pewnym momencie musisz po prostu stracić nad sobą kontrolę i po prostu żyć. Żyć tym, co jest. I w twoim życiu nieraz będzie się przeplatało to zjawisko posiadania kontroli, nieposiadania kontroli. Nieraz będziesz wariował, bo w zasadzie tak działa nasz mózg, nie? Że on cały czas musi kontrastować ze sobą wszystko i sprawdzać, czy ma coś pod kontrolą, czy nie ma tego pod kontrolą, czy ma pod kontrolą i czy nie ma pod kontrolą. I to jak oscyloskop taki, wiecie, no to takie do fal, co tak drga, raz się odchyla w jedną stronę, raz w drugą, ponieważ w ten sposób poprzez kontrast testujemy nasze granice i sprawdzamy, w jakim miejscu jesteśmy. Tak już po prostu wygląda nasze życie. I to, co jest najważniejsze, to jest to, że abyś się nie blokował po prostu. Rób to, co masz robić, tak jak najlepiej potrafisz. Jak popełnisz błąd, no to super. Staraj się go nie popełniać następnym razem, ale po prostu się nie blokuj. Po prostu się nie blokuj. Nie staraj się wszystkiego na siłę za bardzo analizować. I zadbaj o to, żebyś się po prostu dobrze czuł. Jak sam się ze sobą będziesz dobrze czuł, to te napięcia i wszystkie tam rzeczy, które są zbędne, prędzej czy później tak odejdą. Bo tutaj jest też kwestia zadbania o siebie, o swoją tam powiedzmy dietę, czy rutynę, czy sen. Wiecie, normalne, praktyczne życie, ustalenie kierunku w życiu, wartości, czy tam pasji, czy tam dogadywania się z ludźmi, czy z tym, czy z tamtym. No to jest, wiecie, całe życie mamy na to, żeby to wszystko poukładać. I nie róbcie wszystkiego naraz, chociaż i tak w pewnym momencie zderzycie się z tym, że będziecie musieli wiele rzeczy robić naraz, to nie musicie robić wszystkiego naraz, nie musicie być we wszystkim idealni naraz. Mi wiele czasu zajęło poukładanie wielu rzeczy, nad niektórymi kwestiami nadal pracuję i nadal się uczę i nadal odkrywam. Ale tak. To jest taka filozofia, z którą mógłbym się podzielić dzisiaj z wami, na dziś. Kochane mysie pysie, tak jeszcze ze słów update'owych. Jutro jadę do Wrocławia, do poradni stymulatora serca, sprawdzić, zrobić przegląd, wiecie, zrobić przegląd rozrusznika. Jeszcze mam tam kilka pomysłów do realizacji, chcę odwiedzić moją siostrę, między innymi na pewno wezmę sobie aparat, może coś ponagrywam. Widzimy się 27 października, czyli w niedzielę o godzinie 14 na rynku głównym w Krakowie obok Adasia, to już wam mówiłem, ale przypomnę jeszcze raz, bo nie wiem, czy zdążę nagrać wideo zapraszające takie osobne, więc postanowiłem, że będę mówił w każdym jednym. Zapraszam was na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. No i w ogóle, jak chcecie czegoś więcej, to na dole w opisie filmów macie wszystkie odnośniki, na stronę internetową was też zapraszam. Nie bójcie się czytać, wiem, że w dzisiejszej dobie internetu łatwiej jest kliknąć, pooglądać obrazki, posłuchać i pójść dalej, ale czasami jest się warto zatrzymać, po prostu coś przeczytać, dowiedzieć się więcej i mieć coś dla siebie. Tak, w kwestii update'owej. Pewnie czegoś nie powiedziałem, albo coś mogłem powiedzieć za dużo. Tak, właśnie. To, co chcę wam powiedzieć, to jest to, że nigdy nie nagrałem wideo, które byłoby w moim odczuciu tak idealnie perfekcyjne, że nie dałoby się go powtórzyć lepiej. Ja myślę, że tak jest z życiem. Ja kiedyś nawet zastanawiałem się, jaka byłaby dla mnie forma nagrywania najlepsza. Ja zdałem sobie sprawę, że przecież nie ma drugiej powtórki życia, tak? Nie ma tak, że sobie życie powtórzysz, bo jak ci coś nie wyszło, to potem sobie je powtórzysz i zrobisz coś lepiej. Nie ma. Wszyscy uczymy się w trakcie życia, na tych błędach, które mamy, bierzemy to, co jest i idziemy dalej. Więc doszedłem do takiego wniosku, że nawet jak zrobię to czy tamto, czy powiem to czy tamto, to ja nie chcę powtarzać i nagrywać w kółko moich filmów, tylko ze względu na to. No, zdarza mi się nagrać jakieś wideo, którego nie opublikuję z jakiegoś powodu, bo na przykład powiem coś zbyt osobistego, albo powiem coś, co mogłoby kogoś urazić. I chyba w sumie zbyt wiele takich filmów w życiu nie miałem, bo to mógłbym policzyć na palcach jednej dłoni, czy to było z 5 takich filmów, które nie wrzuciłem z tego powodu, ale tak, to wiecie. Nie ma dubli w życiu.
Życie się jest jedno i się samo dzieje i trzeba żyć i brać to, co jest i się cieszyć i być wdzięcznym i starać się najlepiej, jak się da. Dobra, kończę. Trzymajcie się ciepło, zostawcie dla mnie łapki w górę, zostawcie komentarze, zostawcie przemyślunki i widzimy się następnym razem. Do zobaczyska. Miłego. Elo. Buźka.